Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Witam Was z całego serca i cieszę się, że możemy przeżyć spotkanie z Panem Jezusem. Naszych przyjaciół też witamy. Szczęść Boże. Zapraszamy do spotkania z tym, który nas kocha i uczy, jak odnosić się do drugiego człowieka. Złóżcie ręce i wyśpiewamy tę piosenkę, że całym sercem kochamy Pana Jezusa. Pomyślcie o tym. Kołyszemy się. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodką to imię brzmi, wpisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. Dobrze, usiądźmy. Kochany, był taki wielki pisarz, który powiedział: człowiek to brzmi dumnie. Tak, bo jesteśmy istotami, które posługują się rozumem, a dzięki temu, że posługujemy się rozumem, możemy kochać, rozmawiać, rozwijać się, prawda? Darzyć innym różnymi uczuciami. Bogu dzięki, żeby to były uczucia pozytywne. Człowiek to brzmi dumnie, ale szczególnie dziś chcielibyśmy podziękować Panu Bogu za to, że dzięki Panu Jezusowi, którego Bóg Ojciec posyła na ziemię, my zostaliśmy jeszcze bardziej wyróżnieni jako ludzie, a dlatego, że Pan Jezus staje się człowiekiem. Jako jedyna osoba w Trójcy Świętej, jako Syn Boży, staje się człowiekiem. Bóg Ojciec nie ma ciała, Duch Święty nie ma ciała, dlatego ich zobaczyć nie możemy. Tylko Syn Boży przybiera naturę ludzką, staje się człowiekiem, by spełnić wielkie zadanie, jakie mu Bóg Ojciec zleca, by zbawić i odkupić każdego człowieka. I o tym, że Syn Boży przyjdzie na ziemię, zapowiadają prorocy. Jeden z proroków Starego Testamentu mówi, że kiedy ludzie zerwali przyjaźń z Panem Bogiem, to potomek kobiety zniszczył władzę szatana. I to się spełnia, dlatego kochani, prorok Izajasz nam zapowiada, że dziewica pocznie i porodzi syna, imię jego Emanuel, czyli Bóg z nami, że Pan Jezus jako Syn Boży staje się człowiekiem. I drugą wiadomość podaje, dziecię nam się narodziło, Bóg został nam dany. I daje mu różne przymioty, książę pokoju, władca i tak dalej. Z kolei, kochani, prorok Malachiasz mówi o tym, że a ty, Betlejem, jesteś maleńkim miasteczkiem, ale tam urodzi się Syn Boży. Zapowiada, że Pan Jezus urodzi się w Betlejem. I to się też tak stanie. Ale oprócz tego, że Pan Jezus przyjdzie na ziemię, jeden z proroków, Jeremiasz i Izajasz, mówią o tym, że Pan Jezus będzie cierpiał, że zostanie zmiażdżony jak robak w ziemię, że bólu tyle mu będą inni zadawali, bo Pan Jezus odda swoje za nas życie na krzyżu, prawda? Będzie cierpiał, więc o cierpieniu Pana Jezusa także prorok Izajasz i Jeremiasz zapowiadają. No i trzeba było wybrać kobietę, tę dziewicę, która da ciało Panu Jezusowi. I jest nią mieszkanka Nazaretu, Matka Boża, Maryja, do której przychodzi wysłaniec Boga i mówi, czy zgodzisz się zostać matką Syna Bożego? Ona przerażona jest, bo mówi, będę miała męża Józefa, ale my nie będziemy współżyli ze sobą, bo przez zjednoczenie mężczyzny i kobiety powstaje życie, prawda? Więc jak to się stanie? To będzie Syn Boży, to się mocą Boga stanie, Ducha Świętego, dlatego nie bój się.
I Maria zgadza się zostać mamusią Pana Jezusa. Ona jest matką, a ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec. Święty Józef będzie tylko jego opiekunem. I właśnie Pan Jezus, jak powiedział prorok, przychodzi na ziemię w miasteczku Betlejem, w takim pomieszczeniu, gdzie każdy ma do niego dostęp, bo gdyby się urodził na dworze króla Heroda, to wiadomo, że tam by wszyscy nie mogli przyjść. W takim miejscu, gdzie i pastuszkowie mają możliwość dostępu, inni ludzie. I zamieszkuje Pan Jezus przez 30 lat, a każdy z nas w rodzinie, w Nazarecie. I opiekuje się nim Święty Józef, Matka Boża mu pomaga, żeby przygotować się do wielkiej misji Zbawiciela i Odkupiciela. I rozpoczyna swoją działalność, kochani, przyjęciem chrztu przez Jana Chrzciciela. Wtedy cała Trójca Święta jest obecna. Bóg Ojciec mówi, to jest Syn mój, którym umiłowałem sobie. Jego słuchajcie. I Duch Święty także jest obecny podczas chrztu pokuty Pana Jezusa. Rozpoczyna Pan Jezus 3-letnią działalność jako Syn Boży, jako Bóg Człowiek, by uczyć nas, jak mamy postępować w życiu, abyśmy dostali się do nieba, ale powoli przygotowuje się na szczególną misję, by nie zwycięstwem sił wojska, ale poniżeniem, zdradą, cierpieniem oddać swoje życie za nas. Zdradzony przez Judasza podejmuje krzyżową wędrówkę na Golgotę i tam właśnie zostaje przybity do krzyża. Kilka godzin kona na krzyżu, cierpi, pamięta o tym, żeby Matkę Bożą ofiarować nam, by Matka Boża była nie tylko jego matką, ale także matką naszą. Obiecuje dobremu Łotrowi niebo, bo mu współczuje dobry Łotr i przebacza wszystkim ludziom. Mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I oddaje swoje życie tym przesłaniem. Ojcze, w ręce Twoje oddaj ducha mego. Umiera, ale Pan Jezus nie kończy swojego życia śmiercią na krzyżu. Tą krzyżową męką nas zbawił i odkupił, ale trzeciego dnia wstaje żywy, bo jest Bogiem, a życie pochodzi od Boga. Jako Syn Boży przywraca sobie życie, by potem spotkać się z apostołami, z kobietami, z innymi ludźmi, by powiedzieć, ja żyję i kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Chcielibyśmy podziękować Panu Jezusowi za tę prawdę, że Pan Jezus jako Syn Boży staje się człowiekiem, jako Bóg człowiek, zbawia nas i odkupuje. Dzięki właśnie męce krzyżowej. I każdy krzyż o tym nam przypomina. Macie może krzyż w domu, ale spotykacie się na drodze krzyżowej w wielkim poście, prawda? Żegnamy się też pięknie znakiem Krzyża Świętego. Krzyż jest dla nas znakiem wiary, nadziei i miłości. I za tę mękę Pana Jezusa na krzyżu, najpierw za to, że zgodził się zostać człowiekiem, że podniósł nasze człowieczeństwo, chcemy Mu za to pięknie dziękować. Dlatego też, gdziekolwiek spotkacie krzyż, chłopcy, zdejmujcie czapki, czy żegnajmy się przed krzyżem i ciągle żegnając się tym znakiem Krzyża Świętego, będziemy wdzięczni Jezusowi za to, że stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Powstańcie. Pan Jezu, dziękuję, że nasze człowieczeństwo wyniosłeś przez to, że sam stałeś się człowiekiem. Dziękuję za to, że poniosłeś mękę, cierpienie, że oddałeś swoje życie za nas na krzyżu, że trzeciego dnia zmartwychwstałeś i że krzyż jest dla nas znakiem wiary, nadziei i miłości. Chcemy, Jezu, z Tobą uczyć się otwarcia na innych ludzi, bo Ty nas tego uczysz przez swoją Ewangelię. I wyrazimy wdzięczność Jezusowi, który staje się człowiekiem, umiera za nas na krzyżu dla naszego zbawienia piosenką Mój Mistrzu. Złóżcie ładnie ręce. Przez piekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać,
pustelnikami jadł. On nie znał, kto to wróg. Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę, tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak ty. Mój mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będzie ze mną zawsze ty. I przeżegnam się, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Niezwykle serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich najmłodszych widzów telewizji Trwam w cotygodniowej kropelce radości. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za przygotowanie dzisiejszej katechezy. Przed nami jeszcze dwie części naszego dzisiejszego spotkania. Konkurs z nagrodami, a także spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Zasady naszego konkursu są niezmienne od wielu, wielu miesięcy, a nawet i lat. Najpierw wybieramy numer telefonu do studia telewizji Trwam dla dzieci z Polski Północnej. Jest to numer 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048. A oto nasza konkursowa krzyżówka. Przygotowaliśmy dla Was 12 konkursowych zagadek. Każda z nich ma swoje miejsce w naszej dzisiejszej krzyżówce. Bardzo proszę, zobaczymy krzyżówkę na ekranach naszych telewizorów. Jak zawsze pragnę przypomnieć o tych pewnych skrzyżowaniach, które występują, czyli o miejscach, w których mogą pokazać się nam literki nieco wcześniej, które będą dla nas pomocą w rozwiązywaniu naszego hasła, jeżeli osoba przed nami telefonująca prawidłowo odpowie na konkursową zagadkę. A zatem od jedynki do dwunastki wybór należy do Was. Z niecierpliwością czekam na Wasze telefony, do tych wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe zagadki. Wysyłamy nagrody książkowe pocztą. A w dzisiejszym programie nagrody będą następujące. Bardzo proszę, pokażmy nagrodę. Zwycięstwa różańcowe. Książka pani Ewa Hunter opowiadająca o wielkiej sile, mocy modlitwy różańcowej. Miesiąc październik to szczególny miesiąc modlitwy różańcowej, do której zaprasza nas sama Matka Boża w tak wielu sanktuariach świata. Prosi wciąż nieustannie, odmawiajcie codziennie różaniec. Przypominam o konieczności wysłania do nas swoich danych adresowych. To oczywiście informacja dla tych wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe zagadki. Korzystamy z najprostszego sposobu, czyli ze skrzynki elektronicznej, mailowej. Nasz adres kropelka@tv-trwam.pl. Myślę, że o wielu sprawach już sobie przypomnieliśmy. O niektórych powiemy sobie jeszcze w trakcie trwania naszej dzisiejszej kropelki radości. A ja z wielką radością odbieram pierwszy telefon. Proszę bardzo, halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Klaudia. Witam Ciebie, Klaudio. Ile masz lat? 8. Skąd do nas dzwonisz? Z Ludzki. Jaka pogoda jest w Twojej miejscowości dzisiaj? Ładnie. Ładnie, słonecznie, czyli na taką jesień się, Klaudio, zgadzamy, co? Tak.
Czyli tak może być. Klaudio, oto nasza zagadka. Jesteś pierwszą osobą, która się dodzwoniła, a zatem cała nasza krzyżówka jest czyściutka. Od 1 do 12 to są twoje możliwości wyboru. Czekam na twoją decyzję. Jeden, a zatem zaczynamy od samego początku. Jedenka na szczycie naszej krzyżówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć liter. Z pięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Czy jesteś gotowa, Klaudio? Tak. Uszy masz przetarte? Mhm. Uwaga, uwaga, oto moja krzyżówka. Nie daje jej koza, lecz daje owieczka. Może być z niej szalik, sweter lub czapeczka. Wełna. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To jest wełna, nie daje jej koza, lecz daje owieczka. Może być z niej szalik, sweter lub czapeczka. Jesień już daje się nam we znaki, a zatem przypominamy sobie również i o tym, że musimy zacząć się ciepło ubierać, żeby czasami się nie przeziębić. Kogo pozdrawiamy, Klaudio? Babcię, dziadka, mamę, tatę i się zaczynającego. Bardzo dziękuję i życzę tobie takiego słońca, jak jest za twoim oknem, w twoim sercu, żeby dzisiejszy dzień był piękny i pełen wielkiej radości. Wszystkiego dobrego, Klaudio, z Panem Bogiem. Moim. I oczywiście czekamy na twoje dane adresowe. kropelka@tvmyślnik.trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Karol. Witam ciebie, Karolku. Przypomnij mi, ile masz lat i skąd dzwonisz? Osiem. Jutro mam urodziny. Jutro masz urodziny. Nie żartuj. Które? Ósme. Ósme urodziny. No, to już rzeczywiście porządne urodziny. Takie urodziny z dwoma brzuszkami, bo ósemka ma dwa brzuszki. Więc składam tobie już teraz, Karolu, najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, oczywiście także niech Pan Jezus ciebie prowadzi bezpiecznie drogami życia. Będzie tort na twoich urodzinach, Karol? Będzie. I 8 świeczek? Karol? Tak. Będą świeczki. No to dobrze, czyli wszystko będzie w najlepszym komplecie. Oto nasza krzyżówka, Karolku, wskakujemy do niej. Mamy zajętą jedynkę, sam szczyt naszej krzyżówki, od dwójki do dwunastki. Czekam na twój wybór. Trójkę. Trójkę czy dwójkę, bo nie dosłyszałem? Dwójkę. Dwójkę, bardzo proszę. Trójkę. Jeszcze raz? Trójkę. Trójkę. No to mamy trójkę. Właśnie tak, nie mogliśmy się jakoś usłyszeć właściwie. W tym miejscu, no taka trochę dżdżownica, dosyć długa odpowiedź. Jesteś gotowy, Karolku? Tak. Uwaga, uwaga, oto zagadka numer 3. Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią? Jarzębina. Wpisujemy jarzębina. Świetnie i robi się nam w naszej krzyżówce trochę jesiennie i będzie jeszcze więcej haseł dotyczących jesieni. Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią? Oczywiście chodziło nam o piękną jarzębinę, która nas teraz zachwyca swoimi czerwonymi owocami. Kogo pozdrawiasz, Karol? Zobaczę cały świat, czyli się zachowującego. Bardzo dziękuję, a ja tobie raz jeszcze składam najserdeczniejsze urodzinowe życzenia. Trzymaj się dzielnie. Wszystkiego dobrego, Karolku. Z Panem Bogiem. Do Karola oczywiście wysyłamy nagrodę pocztą. Zwycięstwa różańcowe, książka pani Ewy Hunter, wydawnictwo sióstr Loretanek. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Amelka. Skąd dzwonisz, Amelko? Z Legnicy. Ile masz lat? Wczoraj skończyłam 12. Proszę bardzo, to wczoraj urodziny były. I także był tort? Był, był. Świeczki? No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Oto nasza krzyżówka, Amelko. Mamy zajętą jedynkę i trójkę. Który numer dla ciebie? Upatrzyłaś coś dla siebie?
dwójkę poproszę. Dwójkę, bardzo proszę, dwójkę. Korzystamy z pola, z koła ratunkowego, czy z literki, którą znamy. W tym miejscu, w przedostatnim polu, mamy spółgłoskę eł. Czy jesteś gotowa, Amelko? Tak. Uwaga, uwaga, oto moja zagadka. Wszyscy mówimy, że biała jak mleko. Przez nią nie widzimy tego, co daleko. Mgła. Próbujemy. Tak jest i to jest bardzo dobra odpowiedź. Chodziło nam o mgłę. To kolejna zagadka z cyklu tych jesiennych, bo z jesienią bardzo często nadchodzą także zmiany pogody, a wraz z nimi często pojawia się mgła, która między innymi utrudnia nam w poruszaniu się, jeżeli gdzieś wybieramy się, chociażby samochodem. Amelko, kogo chciałabyś pozdrowić? Moją siostrę, prababcię, babcię, kompanię Jonatana i całą moją szkołę. Świetnie. Twoja siostra jak ma na imię? Julka. Wszystkiego dobrego wam życzę. Całą Legnicę piękną także pozdrawiajcie. Dobrego dnia życzę z Panem Bogiem. Pamiętaj także, Amelko, o przysłaniu do nas swoich danych adresowych. @tv-trwam.pl. Bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Hania. Haniu, skąd dzwonisz? Orzechówki. Z Orzechówki. Gdzie ta Orzechówka jest? Na Podkarpaciu. Piękne Podkarpacie. Jaka pogoda dzisiaj u ciebie, Aniu? Haniu? Zachmurzona. O, proszę bardzo. To już wiemy, że Podkarpacie dzisiaj jest trochę zachmurzone. Oto nasza krzyżówka. Haniu, ile masz lat? Prawie 6. Prawie 6. Zobacz, mamy zajętą jedynkę, dwójkę i trójkę, a zatem wybieramy od 4 do 12. Piątkę. Piątkę. Bardzo proszę, zaznaczamy piątkę. O, znalazłaś takie bardzo krótkie hasło, znajdujące się z tej strony. 3 literki tylko. Zaczynamy od tej ciemniejszej. 1, 2, 3. No i pytanie zasadnicze. Czy jesteś gotowa? Uwaga, uwaga, Haniu, oto moja zagadka. Ma króciutkie nóżki i maleńki ryjek. Chociaż igły nosi, nigdy nic nie szyje. Jeż. Próbujemy wpisać pana jeża. No i okazało się, że to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Chodziło nam o jeża, także... O tej porze roku, jesienią, możemy spotkać, Haniu, takie wędrujące jeżyki. Kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę, tatę, ciocię, babcię i księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję. I panią Lucynkę, która mnie uczy w szkole. I jak tej pani na imię? Pani Lucynka. Czyli panią Lucynkę bardzo serdecznie Hania pozdrawia. Haniu, ja tobie życzę... Księdza, co mnie uczy. A, jak ma na imię? Wojciech. No to się uzbierało tych pozdrowień trochę, więc niech płyną dzięki telewizji Trwam. Także z Podkarpacia, przez Toruń, na Podkarpacie i jeszcze dalej. Wszystkiego dobrego, Haniu. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trzymaj się dzielnie. Dziękujemy ślicznie. 4 konkursowe zagadki już są za nami. Na razie nikomu nie powinęła się noga. Wszystko idzie szczęśliwie do przodu. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Dzień dobry. 2 bobry. Mam cię. Jak masz na imię? Weronika. Weroniczko, kto mi sunie dzień dobry, temu ja sunę 2 bobry. A my się pozdrawiamy, szczęść Boże, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tymi słowami ciebie witam bardzo serdecznie i gorąco. Ile masz lat? 10. Skąd dzwonisz? Garwolina. Jaka pogoda w Garwolinie? Taka sobie. Pochmurno? Tak. A właśnie, czyli jesień daje się we znaki. Weroniczko, to nasza krzyżówka. Zajęta 1, 2, 3 i zajęta 5. Co dla ciebie? 7. 7. Schodzimy trochę niżej. 7 już jest zaznaczona.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z siedmiu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, Weronka. Piórko czarno-białe, buciki czerwone, uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę. Bocian? No, literki jak przeliczysz, jest dobrze, tylko liczbę mnogą potrzebujemy. Bociany. Próbujemy. Świetnie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Chodziło nam o bociany, przepiękne, dostojne bociany na czerwonych nóżkach. Weroniko, kogo pozdrawiasz? Rodziców. Twoja mamusia jak ma na imię? Agnieszka. A tatuś? Andrzej. A ja ciebie bardzo serdecznie pragnę także pozdrowić. Życzę dobrego dnia i dobrych pomysłów na cały dzisiejszy sobotni dzień. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie i odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się dodzwonił? Justyna. Justysia, ile masz lat? 11. Skąd dzwonisz? Z Andrychowa. Z Andrychowa. Justyno, oto nasza krzyżówka. Czwórka, szóstka, ósemka, dziesiątka, jedenastka albo dwunastka. To są wolne zagadki. Czekam na twój wybór. Dziesiątka. Bardzo proszę, zaznaczamy dziesiątkę. W tym miejscu nie znamy żadnej literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Gotowa i zwarta, Justynko? Tak. Uwaga, uwaga, oto moja zagadka. Brązowe czapeczki rosną w leśnym runie. Spytaj mamę, czy są dobre, nim je do koszyka wsuniesz. Grzyby. Próbujemy. To są grzyby. Trzeba uważać przy zbieraniu grzybów, bo niektóre grzyby są jadalne, a niektóre są jakie? Niejadalne. Niejadalne, czyli trujące. Znasz jakiś taki trujący grzyb? Muchomor. Taki piękny, z takim dostojnym kapeluszem, z białymi kropkami, z falbanką wokół nóżki. No i okazuje się, że nic z tego, bo tych grzybów nie zbieramy. One są niejadalne, one są trujące. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mamę, rodzeństwo i tatę i dziadków. Bardzo dziękuję za twoje pozdrowienia. Życzę oczywiście także i tobie dobrego dnia. Trzymaj się dzielnie i nagrodę chcemy do ciebie wysłać pocztą, ale żeby to zrobić, potrzebujemy twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Przypomnę, że podajemy nasze dane kompletne. Imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego, miejscowość, w której znajduje się poczta i dodatkowo proszę was, napiszcie także numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Halo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Szymon. Szymku, ile masz lat? 8. Skąd dzwonisz? Z Nowego Sącza. Pozdrawiamy, Nowy Sącz. Co słychać w Nowym Sączu? Jaka pogoda u ciebie? Ładna. A no proszę bardzo, czyli wiemy, że w Nowym Sączu jest ładna pogoda. Oto nasza krzyżówka. Szymunku. Została nam czwórka, szóstka, ósemka, dziewiątka, jedenastka i dwunastka. Ósemka. Bardzo proszę, zaznaczamy ósemkę. Pamiętaj o jednej literce, którą znasz. Przedostatnią literką jest samogłoska O. Startujesz? Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga, Szymon. Kwitnie, gdy z wakacji wracamy do szkoły, a cały las staje się wtedy liliowy. Kwi-
kwitnie, gdy z wakacji wracamy do szkoły, a cały las staje się wtedy liliowy. Taka piękna roślinność kwitnie na liliowy kolor w lasach, na łąkach, na polach znajdujących się przy lasach. Przepiękny taki kolor liliowy. Jak ta roślinność się nazywa? Pięć, cztery, trzy, dwa, drzewo, jeden, zero. Niestety, Szymonku, nie udało się. Będziemy czekali na kolejną osobę, która będzie chciała się zmierzyć z tym hasłem. Może ktoś już teraz ma jakiś pomysł, więc może zadzwonić i sięgnąć po zagadkę numer 8. Pozdrawiam ciebie, Szymonie, nie zrażaj się, tak czasami bywa. Zadzwoń w następnym odcinku, może się uda. Zapraszam was także na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Po tym spotkaniu powracamy do naszej krzyżówki, bo jeszcze bardzo wiele pracy nas czeka. Bądźcie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a zwłaszcza wszystkie dzieci. Dzisiejsza audycja niestety też jest za pośrednictwem Skype'a. Wiadomo, ze względu na sytuację, jaką mamy, ze względu na pandemię koronawirusa, ale oczywiście trwa październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Nie ustajemy w naszej modlitwie. Jeszcze tydzień tego pięknego miesiąca przed nami, a więc chcemy go jak najlepiej wykorzystać na wspólną modlitwę różańcową, aby modlić się o ustanie pandemii koronawirusa, modlić się za wszystkich chorych, dotkniętych pandemią, za ich rodziny, o umocnienie, o zdrowie, o potrzebne siły także dla całej służby zdrowia. Oczywiście naszej modlitwy różańcowej nie chcemy kończyć z ostatnim dniem października, ale pragniemy, aby ona trwała nadal, ponieważ jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci jesteśmy zobowiązani do codziennego odmawiania różańca świętego, a czynimy to z miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. I wierzę mocno, że ten czas miesiąca różańcowego, kiedy trwamy wspólnie na modlitwie wraz z całym Kościołem, umocni nas, rozpali jeszcze bardziej to pragnienie codziennego odmawiania różańca świętego. Pogłębi naszą miłość do Matki Najświętszej i również będziemy mieli jeszcze większą świadomość tego, jak wielką moc ma modlitwa różańcowa, jak wielkim jest ona skarbem. Dlatego również myślę, że ten miesiąc zaowocuje w postaci nowych członków podwórkowych kół różańcowych dzieci. Mam nadzieję, że udało wam się zachęcić kogoś do modlitwy różańcowej, bo to jest właśnie taki czas, kiedy chcemy szczególnie apostołować, szerzyć modlitwę różańcową tam, gdzie się znajdujemy, choć wiadomo, że teraz warunki mamy nieco ograniczone. Ale jesteśmy wdzięczni Bogu i Matce Najświętszej za to, że mogły odbyć się nasze regionalne spotkania we wrześniu i w październiku, we wrześniu w Rzeszowie i w Rokietnicy, natomiast w październiku w Żorach i w Krzeszowie. To wielka radość, kiedy możemy się razem spotkać, razem się modlić,
porozmawiać. Choć wiadomo, że teraz na tyle, na ile było to możliwe. Ale możemy być razem. Nie tylko duchowo, online, ale także fizycznie. Dlatego pragnę z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach. Wszystkim dzieciom, rodzicom, ich opiekunom. I podziękować również organizatorom, tych, którzy zaprosili nas do swoich parafii, którzy otwarli całe serce i tak życzliwie przyjęli nas i całą wspólnotę podwórkowych kół różańcowych dzieci. Niech Maryja wyprasza wszelkie łaski, niech szczególnie opiekuje się, troszczy i również chroni w tym czasie, jaki teraz obecnie mamy, trudniejszy niż był, ale chcemy trwać w jedności na modlitwie różańcowej. A także pragnę podziękować wszystkim dzieciom, które włączyły się w piękną inicjatywę. Milion dzieci modli się na różańcu. 18 i 19 października trwaliśmy w jedności na modlitwie różańcowej o jednej godzinie, o godzinie 9 rano. Ta modlitwa była odmawiana w intencji pokoju, a także o dar jedności. I wierzę, że ta modlitwa w łączności z całym światem, z dziećmi na całym świecie, przyniesie wielkie owoce. 28 października swoje imieniny obchodził będzie dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Pragnę w imieniu swoim i wszystkich członków podwórkowych kół różańcowych dzieci złożyć ojcu dyrektorowi najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg obficie błogosławi, umacnia, napełnia wszelkimi łaskami, a Maryja, Matka Nieustającej Pomocy i Gwiazda Nowej Ewangelizacji, niech prowadzi, otacza płaszczem swojej matczynej opieki i chroni ojca dyrektora, jak i wszystkie prowadzone dzieła, aby trwały i rozwijały się na jak największą chwałę Bożą. Również zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie i za wszystko z całego serca dziękujemy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Dziękujemy Magdalenie Buczek, założycielce podwórkowej kółek różańcowych dzieci. Madziu, trzymaj się zdrowo. Pozdrawiamy także Twoją mamusię i całą Twoją rodzinę. I powracamy do rozwiązywania naszej krzyżówki. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałeś dwa bobry usłyszeć? Byłyby za chwilę. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Kornelia Michalik. Witam Ciebie, Kornelka. Skąd dzwonisz? Mińska Mazowieckiego. Ile masz lat? Mam 8 lat. Co z pogodą u Ciebie, Kornelio? 8. Co z pogodą u Ciebie? No, świeci słońce, jest wiatr i mrzawka mała. O, no to rzeczywiście różnego rodzaju jesienne atrakcje u Ciebie za oknem zawitały. Oto nasza krzyżówka, Kornelio. Została nam czwórka, szóstka, dziewiątka, jedenastka, dwunastka albo ta nieszczęśliwa ósemka. Co dla Ciebie? Szóstka. Szóstka, bardzo proszę. Zaznaczamy szóstkę. Pamiętaj o ostatniej literce, którą znamy. To jest samogłoska E. Ja, jeszcze jedna. Tutaj mamy jeszcze samogłoskę ę w czwartym polu. A zatem znasz dwie literki z prawidłowej odpowiedzi. Czy jesteś gotowa, Kornelko? Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Oto nasza zagadka.
Tak. Co jesienią z dębów spada, co ze smakiem dzik zajada? Co jesienią z dębów spada, co ze smakiem dzik zajada? Żołędzie. Próbujemy. Tak jest, Kornelio, to są żołędzie i to jest bardzo dobra, świetna odpowiedź, dlatego zabrzmiały te uroczyste nasze fanfary, które za każdym razem są takim stosownym sygnałem mówiącym nam, że odpowiedź jest poprawna. Czekam z niecierpliwością na twoje pozdrowienia, Kornelio. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją młodszą siostrę Lilę, mojego dziadka, drugiego dziadka, babcię, drugą babcię i rodziców. A ja do tych twoich życzeń i pozdrowień całym sercem się dołączam, życząc dobrego dzisiejszego dnia. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego, Kornelio. Dziękujemy Kornelii, czekamy także na jej dane adresowe, wyślij je do nas mailem. Proszę bardzo, kropelka radości, halo? Halo? Halo, halo, jak masz na imię? Piotrek. Witam ciebie, Piotrze, ile masz lat? Nie słyszałem. Ile masz lat, Piotrek? 8. 8, skąd dzwonisz, z jakiej miejscowości? Co, bo nie usłyszałem. Z jakiej miejscowości do nas dzwonisz? 8? Piotrze, bardzo słabo się słyszymy. Rozłączmy się, bo będzie ciężko rozszyfrować także zagadkę. Spróbuj może raz jeszcze wybrać do nas numer telefonu, bo może coś dzieje się na łączach, ale jak mogliśmy tego doświadczyć, nie mamy ze sobą dostatecznej możliwości porozumiewania się. Pozdrawiam bardzo serdecznie, odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo, kropelka radości, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto się dodzwonił? Mateusz. Ile masz lat, Mateuszu? 11. Skąd dzwonisz? Białej Podlaski. Pozdrawiam całą Białą Podlaską, skakujemy do naszej krzyżówki. Mateuszu, co na niej się dzieje? Czwórka, ósemka, dziewiątka, jedenastka i dwunastka to są pola wolne. Dziewiątkę. Bardzo proszę, dziewiątkę. Omijasz też tą ósemkę, widzę. Bardzo proszę, dziewiątka została zaznaczona. W drugim polu mamy samogłoskę i. Startujemy, Mateuszu? Tak. Uwaga, uwaga. Wiosną na drzewie rozwija się sponka. Jesienią złoty po świecie się błąka. Liść. Próbujemy. Tak jest, to jest liść. Fanfary dla ciebie, gratulacje dla ciebie. To jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Chodziło nam o liść, tych liści spadających z drzew coraz więcej. No i te nasze drzewa na zimę pozostaną takie trochę ogołocone i trzeba będzie czekać do wiosny, aż pojawią się pączki. Z tych pączków także pojawią się liście. Bardzo dobra odpowiedź. Czekam teraz, Mateuszu, na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Kogo pozdrawiasz, Mateuszu? Brata, ciocię Olę, ciocię Krystynę, dziadka i babcię. Bardzo dziękuję. Ja pozdrawiam ciebie, także swoich bliskich od nas. Serdecznie pozdrów, dobrze? Dobrze. Wysyłamy do ciebie nagrodę pocztą zwycięstwa różańcowe. Książka autorstwa pani Ewy Hunter. Czekam na twoje dane. Kropelka @tv-trwam.pl. Proszę bardzo. Halo, halo. Kropelka radości. Halo. Halo. Jak masz na imię? Asia. Asiu, ile masz lat? 9. Skąd dzwonisz? Z Kobyłki. Co dobrego u ciebie? No dobrze. Jak ten dzień się zapowiada? Masz jakieś plany? Będziesz coś robić? Myślę, że będę się bawić. A proszę bardzo, czyli taka po prostu wolna sobota, co? Tak.
Asiu, oto nasza krzyżówka. Mamy czwórkę, mamy ósemkę, jedenastkę i dwunastkę do zaproponowania. Poproszę czwórkę. Czwórkę, też uciekasz od tej ósemki. No, może się okazać, że to będzie najtrudniejsza dzisiejsza zagadka. Zatem czwórka została zaznaczona. Dwie samogłoski A rozrzucone w różnych miejscach. W trzecim miejscu od końca i w drugim polu licząc od miejsca startu. Jesteśmy gotowi, Asiu? Tak. Uwaga, uwaga. Oto moja czwórka. Po spacerze w parku słoneczną jesienią możesz przyjść do domu z pełną ich kieszenią. Po spacerze w parku słoneczną jesienią możesz przyjść do domu z pełną ich kieszenią. Kasztany? Pytasz się, czy odpowiadasz? Kasztany? Wpisujemy kasztany. Zobaczymy, co się okaże. Świetnie, tak jest. To są kasztany. One spadają także z drzew, z takich kolczastych, pękatych kulek. Pełno ich, są piękne, błyszczące i możemy z nich robić różne rzeczy. Na przykład jakie, Asiu? Ludziki. No właśnie. Zwierzątka. No właśnie, a także właśnie na taką jesienną, powiedzielibyśmy, nudę możemy sobie znaleźć takie zajęcie, aby coś zrobić sobie z kasztanów, jakieś ludziki, inne stwory i tak dalej. Pomysłów jest na pewno cała rzeka. Kogo pozdrawiasz, Asiu? Mamę, tatę, brata, siostrę, babcię, dziadkę i ciocię i wujka. Bardzo dziękuję. Życzę tobie dobrego dnia. Pobaw się solidnie i do usłyszenia w następnej kropelce. Z Panem Bogiem. Najlepszego. Bardzo dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo. Kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Kogo witam? Kogo pozdrawiam? Matyldę. Matyldo, skąd do nas dzwonisz? Z Lublina. Ile masz lat? 8. Oto nasza krzyżówka. Pozostała nam jedenastka, dwunastka albo ta pechowa ósemka. Co dla ciebie? Ósemka. Ósemka, tak? A zatem wracamy do ósemki. Pamiętamy o przedostatniej samogłosce. O, czytam raz jeszcze zagadkę. Kwitnie, gdy z wakacji wracamy do szkoły, a cały las staje się wtedy liliowy. Co? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Wpisujemy. Tak jest, są piękne liliowe wrzosy, zresztą można podziwiać je również i dzisiaj. Pięknie wyglądają. Pozdrawiam bardzo gorąco ciebie, gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Już myślałem, że sobie z tą zagadką nie poradzimy, a jednak udało się, Matyldo. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, wujka, ciocię, babcię. Antoninę i dziadka Stasia, bo pewnie oglądają. Aha. No i tyle. Dzięki. Wszystkiego dobrego tobie życzę. Dobrego dnia i do usłyszenia, Matyldo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Nagrodę do ciebie wysyłamy. Pocztą Zwycięstwa Różańcowe. Książka pani Ewy Hunter. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże, szczęść strony Izabela Chmielewska. Witam ciebie, Izunia. Ile masz lat? 7,5. Dzwonię ze Słupska z Pomorza. Tak jest, pozdrawiamy Słupsk. Za ciebie trzymam kciuki, niech się wszystko uda. Została mi jedenastka albo dwunastka. Dwunastka. Bardzo proszę, oto nasza krzyżówka. Mamy zaznaczoną już dwunastkę. Pamiętaj, że w przedostatnim polu mamy samogłoskę y. Jesteśmy gotowi? Tak. Uwaga, uwaga. Upleciony ze słomy, z wikliny,
chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też weźmie czasami, z lasu wraca z pięknymi grzybami. Koszyk. Próbujemy, wpisujemy odpowiednie literki. To jest koszyk, świetnie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje i fanfary zabrzmiały specjalnie dla ciebie. Teraz czekam na twoje pozdrowienia. Jakie pozdrowienia popłyną ze Słupska? Pozdrawiam babcię chorą z Bydgoszczy i całą Polskę. Dziękuję. I mama, i tatę, i księdza. Dziękuję. Twoja mamusia jak ma na imię? Klaudia. A tatuś? Waldek. A zatem twoich rodziców bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę tobie dzisiaj pięknego dnia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Zapraszam, do widzenia. Do widzenia. Trzymaj się. Ostatni telefon w naszej dzisiejszej kropelce radości. Proszę bardzo, halo. No, czy ostatni to się okaże? Szczęść Boże. Może... Szczęść Boże, jak masz na imię? Piotrek. Skąd dzwonisz, Piotrze? Z Puszczykowa. Oto nasza krzyżówka. Dosłownie pozostało nam jedno hasło. Nie masz żadnego wyboru. Bardzo proszę o podświetlenie tego miejsca i lokalizacji w krzyżówce. Dosyć długie hasło, ale masz wiele ułatwień, Piotrze. Widzisz spółgłoskę I w drugim polu, później tam dalej, bliżej końca jest spółgłoska R i kończymy samogłoską A. Czy jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga, oto krzyżówka. Co to za zwierzątko, które w dziupli mieszka, rudy ma ogonek, chętnie zje orzeszka? Wiewiórka. Próbujemy. To jest wiewiórka. Bardzo dobra odpowiedź. Bez chwili namysłu, Piotrze, prawidłowo rozszyfrowałeś ostatnie hasło w naszej dzisiejszej krzyżówce, którą rozwiązaliśmy całą z jednym drobnym problemem przy tym nieszczęsnym wrzosie. Ale kiedy wrzos wylądował na swoim miejscu, to wszystko się nam poukładało. Czekam na twoje pozdrowienia. Piotrze, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, Radio Maryjo, babcię, drugą babcię, prababcię i pradziadka. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego tobie życzę. Wszystkim przypominam o konieczności wysłania swoich danych adresowych na adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania ze skrzynki mailowej, może zadzwonić do sekretariatu telewizji Trwam. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 15, 56 610 72 58. Raz jeszcze przypomnijmy o nagrodzie w dzisiejszym programie. Książka pani Ewy Hunter, Zwycięstwa różańcowe. Miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Pamiętajcie o tym wołaniu Matki Bożej. Weźcie do swoich dłoni różaniec i pomóżcie Matce Bożej przemieniać ludzkie serca, naszą ojczyznę i cały świat. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Życzę pięknej, słonecznej, błogosławionej soboty i mówimy sobie do zobaczenia za tydzień w Kropelce Radości. Koniecznie bądźcie razem z nami. Z Panem Bogiem.